Chiny, duzie, duzie Chiny, wszędzie chłopcy i dziewczyny, a wśród miast i chińskich pól śpiewa polski bajer full. Gnia, cink, cink, cia, bajer śpiewają co dnia. Jak ci jak lisun lęk, polskiej płyty brzęk. Ćwiczy zespół ryciokrowy, bo to dla nich język nowy. I dla konia tyś, zamiast owsa wciąga ryś. W sklepach chińskich bajer śpiewa polską bra... Co nie go wołać i takiego nie ma. Roman! O, masz. Będzie się go wołała. Nie ma go? No, on na czas? No co ty? On zawsze się spóźnia. No chory byłby, jakby się nie spóźnił 5 minut. No. Roman! Jeszcze do tego dojdzie, że na swój pogrzeb się spóźnił. Chodźmy, zamówimy może jakieś jedzenie. O nie, zobacz. Co to jest? No czytaj. Roman. Roman to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Romanus. Roman to ciepły, nieustrodzony w dążeniu do celu mężczyzna. Pewny siebie aż do przesady i nieraz w tym niebezpieczny. Ty, patrz. No, w pracy lubi wykazać się wyobraźnią i intelektem. Aha, i zawsze obiera najprostszą drogę i nie znosi utrudnić sobie życia, a to akurat prawda. Pierwsza z jego maksym brzmi: zarobić, ale się nie narobić. Skądś to znamy. Jednocześnie jest zaradny i pracowity i nie wie, co to nuda i bezczynność. No, to też się zgadza, tak. Jest człowiekiem poważnym i tajemniczym. Małomówny i sprawia wrażenie odludka i nudziarza. A akurat z tym się nie zgadzam. Ja też. Co? Drugie jego credo życiowe brzmi: nie ten odnosi sukces, kto rano wstaje, tylko ten, kto wstaje uśmiechnięty. Tak, czas dla niego się nie liczy. I zawsze mylą mu się czas przeszły z przyszłym i z teraźniejszością. Cały Roman. Ach, bele, bele. Już jesteście? O, masz. O, już? O, masz. Czekaj, miałeś mi 16. Ale lepiej późno niż wcale. No, ale powiedziałem przecież, że będę koło 16, a koło 16 to jest 17. A wiecie, gdzie byłem? No, dawaj. Byłem u wróżki. No chciałem się dowiedzieć coś o mnie. No, ale przecież no, wszystko wiemy. To co ty chciałeś? Skąd wiecie? Jak to skąd? Bo ciebie znamy. No. Jak własną kieszeń. I co? Nie chcecie widzieć, co mi wróżka powiedziała? No dobra, mów, no. Wróżka mi powiedziała tak. Przed tobą sława, wieczna zabawa. Krawczyk przygotowany? Nie ma. Krawczyka nie ma. Brawo. No nic się zgłosić. Dzień dobry. Można? O. Proszę bardzo. Dzień dobry. Steve Gówna! A już myślałem, że będę musiał iść do okulisty. Bo jakoś coś ze wzrokiem myślałem, że mam. Choć jakoś ostatnio na zajęciach nie widuję. No tak zeszło. Dobrze. Ja, panie profesorze, no ja to zawsze chciałam być gwiazdą. Gwiazdą, gwiazdą, gwiazdą! Ci wygląda, ty mi na księżyc wyglądasz. Na księżyc? Na księżyc. Co egzamin, to ty zachodzisz. To przepraszam, zwracam honor co do grosza. No. A jak siedziałem w tym senatorium, to mamuśka do mnie listy pisała. Jeden, to nawet mam tutaj nieprzeczytany. Siadaj!
wołamy kelnera. Wołamy kelnera i jeszcze po kropelce maluśkiej, żeby nie było to i tamto. Keller! Dzień dobry, Zosiutka. Dzień dobry. Dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór. Dobry. Pani da nam coś na ząbek i coś do popicia. No ząbek w takim stanie to polecam coś przeciwbólowego, do popicia wodę. Przepraszam. Heju, a może byś wzięli Jaśka wędrowniczka? Zwariowałeś? Jeszcze jedną gębę do jednej flaszki wołać? Tablety ten, no. Łykasz? Masz tablety? A tablet? A nie, no ja łykam. Ja mam, lekarz mi zalecił, mam takie tablety i łykam. O, widzisz, o. I muszę sobie dzisiaj, o. Łykam. Sobota, wczorajsze. O, jest. Ty może nie wiesz, co? Jedzcie ryż, kochani. Jedzcie ryż, a będziecie mieli bardziej skośne oczy. Jedzcie ryż, na razie tylko ryż, a na potem problem warkoczy. A to się może przydać. To się jeszcze kiedyś może przydać. Lepiej dzisiaj trochę wydać, by w przyszłości uniknąć przykrości. Ping-pong! Czym jest ryż? A więc proponuję wszystkie od piwa i od wina beczki porąbać na drobne pałeczki, aby wszyscy mogli wcinać ryż. A więc do ryżu. A kiedyż? Ale spokojnie, proszę Państwa, spokojnie, nie zostawimy Was samych na tej drodze. Mamy tylko nadzieję, że po zakończonym spektaklu każdy z Was wróci do domu trochę bardziej chińczykiem. To w takim razie zaczynamy, proszę Państwa, bo czas ucieka, kolacja na stole, my jeszcze w lesie. A przecież powinniśmy zająć się podstawowym zagadnieniem dzisiejszego wieczoru, czyli... Jak upodobnić się? A może nawet stać się. Przynajmniej częściowo. Chińczykiem. Jesteśmy gotowi? To co? Idziemy na całość! Dajcie czadu! Krowy, bo to dla nich język nowy i dla konia tyś zamiast owsa wciąga ryś. Sklep... Życzyłbym sobie, żeby na mojej ostatniej imprezie też było tyle osób. Taki żarcik. W sklepach chińskich bajer śpiewa, polską branżę krew zalewa. To nie Fil jest w Chinach król, lecz spod Płocka bajer ful. Nia, nia, niang, ping pong li, i już Chińczyk bigos i. Niang, niang, nie, ping pong je, i już Chińczyk bigos je. Nia, nia, niang. Цирцинця, байер співаєм цього дня. Янг ці янг, лісун ленг, польський плити бжень. Брррр.